Bez niego nie byłoby strajku Solidarności w stolicy Dolnego Śląska. Mówi się, że to on zatrzymał Wrocław. Tomasz Surowiec, pracownik MPK, został uhonorowany. Na zakładzie numer 9 nadano sali i jego imię. Tomasz Surowiec rankiem 26 sierpnia 80 roku, gdzieś między godziną 4 a 5 rano, przyniósł do dyspozytorni, do miejsca, gdzie spotykają się kierowcy przed wyjazdem, ulotkę z 21 postulatami z gdańskimi i tekst tych postulatów przeczytał swoim kolegom. No i zapytał się, co robimy. To od niego zaczął się strajk Solidarności we Wrocławiu. Tomasz Surowiec na stałe wpisał się w tę historię, zajmując szczególne miejsce w pamięci wielu ludzi. No to tu można powiedzieć, że człowiek spokojny, nigdy nikomu nie ubliżał. I ja dumny jestem, że mogę być na dzisiaj na otwarciu tej sali, bo to się mu należało. Ta pamięć nie może o nim zaginąć. Tomasz Surowiec zaczął strajk, który w pewnym sensie przeważył w szale, na to, że skończyły się te strajki. Jak podkreślają uczestnicy tamtych sierpniowych wydarzeń, Tomasz Surowiec zrobił po prostu to, co należało, mimo że sam był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był naturalnym liderem, był wrocławskim Wałęsą, który zatrzymał transport, zatrzymał MPK, zatrzymując Wrocław. Umiejętność słuchania ludzi, którzy mają inne poglądy, inne temperamenty, inne punkty widzenia. Taki był Tomek Surowiec. Należy mu się, należało. Ale ja jemu z tej okazji laudacji nie będę wygłaszał. Bo sprzeniewierzyłbym się słowom, które kiedyś mi przekazał. Piedestały nie dla mnie chodzić. I chcę być wierny temu przyrzeczeniu, że nie będę dla niego budował laurek. Robiłem, co należało. I tylko tyle. On zrobił to, co należało. Tomasz Surowiec wraz ze swoim bratem na początku strajku ustawili dwa samochody na wjeździe do zajezdni numer 7, tak aby nikt nie dostał się na jej teren. Punkt przełomowy był w momencie, jak Tomek odczytał postulaty. Automatycznie było jasne, że nie walczymy o swoje prawa. I to, co najważniejsze, to co mówię, że nie sztuka robi, co należało, jak ktoś powie, ale on sam z siebie wiedział, co należało. W 40-lecie tych wydarzeń MPK Wrocław postanowiło uhonorować Tomasza Surowca, inicjatora strajku, i nadało sali jego imię. W tym miejscu pojawiła się także tablica pamiątkowa. Echo 24, Oliwia Stasiak.